Na szybko chciałbym Was jeszcze zaprosić na mojego Instagrama. Za każdego followa dostaniecie ode mnie mega spam serduszek. Dzięki. Darwin Nunes. Jest! Wreszcie urodzinowy! Udało się! Kto to? Mamy to! No mamy to wreszcie! Jakaś bomba! Cholera jasna, Marquinhos! Marquinhos? Marquinhos, a jak? O kurczę, pieczone! 580 tysięcy, no trzeba było wydać 200 zł, ale mamy to! Proszę Państwa! Dobra, no to masz o co grać chyba, co? A czekaj, ty chcesz mi go squixelować? Oczywiście, że tak. Nie. To nie? Ja ustalam tu zasady. No to co, trzy informy z... O, ta! Hero! To jest hero! Marquisio! Wymienny Marquisio! To się wydarzyło! To się stało! Wiedziałem, że na chwilę musi nadejść! Gol! Jednak wpada! Marquisio! Jezu! Ja pier... Nie jesteście w stanie sobie wyobrazić, jak bardzo czekałem na ten moment w tym roku. Wiedziałem, że szansa na to, że się to wydarzy, jest zajebiście mała. Ale panie i panowie, Claudio Marquisio przychodzi do Dix United. On do nas wraca. 660 tysięcy. Ale ja nie mogę go sprzedać, ludzie, no nie. To jest po prostu legendarny moment, ikona tego kanału. Ja na początku myślałem, że to jest ten, no przecież out of position. Jaki out of position? On ma swoją pozycję, środkowy pomocy. Oczywiście, żeby było więcej emocji, no i jedziemy. Może być jakiś duplikat, ale na to nie liczę. Może być też Cristiano Ronaldo, no i kto wie, może zostanę obudzony w dobry sposób. Nie wiem, który pik leci jako pierwszy. To jest karta druga i to jest Glesnes. Właśnie o tym mówiłem, prawda, że tu może być każdy. 90 podań, aj, zaczęło się to dobrze. Mamy Wagnera, no na razie taki bardzo amerykański pik, prawda? Dwie karty z MLS, obecnie jestem przy karcie czwartej. Jest to bramkarz Ramsdale, cudownie. No to zostawiamy środek na sam koniec, a piątą kartą jest ktoś, kto potrafi podać... Diaby! Wow! No do pierwszej drużyny go raczej nie upcham, ale będzie niesamowitym super zmiennikiem. Karta warta obecnie 700 tysięcy. Ja nie przypuszczałem, że on tak trzyma tę cenę, to właściwie może jednak nim zagram. Nie będę miał problemu z upchaniem go do pierwszego zespołu, ale poczekajcie, ja bo czuję. Może... Ostatnio właśnie Roberta Lewandowskiego trafiłem z tego pika, a więc przekonajmy się, jak skończy się to teraz. Czy Robert do mnie wróci, czy może będzie ktoś grywalny? No tak jest! Mamy to! Riyad Mahrez, który mam nadzieję, że przebija bańkę. Już chciałem się cieszyć z Manuela Neuera, ale oj, równy milion monet. No podobno przekozacka karta, jeden z najciekawszych shapeshifterów. Wydaje mi się, że jest to gwarancja Totsa. Tak też się dzieje. Czy będzie to Portugalia? To jest Francja. To jest? Nie! Ja... Ale jestem przekonany, że gdybym nie trafił go czerwonego, to bym teraz nie trafił go niebieskiego. No nic no. Nie pozostaje mi nic innego jak przepalenie go na... Ronaldinho, prawda? No super, wcześniej Eusebio przepalałem, teraz przepalę kartę wartą 900 tysięcy. Tak właściwie ten Ronaldinho wejdzie mnie chyba z 10 milionów. Ja to mam łeb do interesów. Mam nadzieję, że kartę Toty mi dadzą. Jeszcze duplikat Dzeko. O mój Boże. No nie, żeby wszystkiego od razu nie otworzyć, Robert Lewandowski. No ale chyba Rafa Varane. To niesamowite, że aż dwa razy Varane poleciał. No lewy kosztuje 400 tysięcy jeny, jak mało. No to Varane. Dobra, to ten, który będzie się cieszył z Odegaarda, to jest karta Team of the Season i to będzie Ruben Dias, warty 700 tysięcy. Tak jest! I uwaga, Marcus Rashford jest oceniony na 95, Salah jest oceniony na 96. Będzie milion w sumie, a może i 10 milionów. Naciskam X, nie mrugajcie, proszę, nie mrugajcie. Jest! Mamy Sona! To jest milion monet w sumie! Przepiękna paczka! Jest! Kurde, szczerze, nie wiedziałem, że tak się da z tego! To kogo kupujemy? Salaha? Znaczy no, trochę liczyłem na tego Marcusa, ale... Serio, nastawiałem się tutaj na najgorsze gówno, że Lirisa Jamesa i Odegaarda, więc... No jest to coś pięknego. Otwórzmy paczkę niezbędników. Złoty walkout i jest nim Robertson. O nie, bo ja... O nie, bo ja mogę go dziś stracić, o kur... 1 200 000 Leon Goretzka. Ale ja nie będę miał nawet kiedy go zlevelapować. O kurcze, momencie, robię to. Jak wyłączyć monitor, jak ja nie wiem gdzie kliknąć, wyślij do klubu potem. Otwieram, otworzyłem. Czekajcie, bo ja nie wiem jak to działa, bo ta karta się chyba pojawia. Ja nie wiem gdzie kliknąć. Chwila, wiem co zrobię. Zamknę Chroma i wtedy ta karta mi się wyświetli w sklepie. Karta została wysłana do klubu. Nie zrobiłem quickselu.
Dobra. Transfer list po nazwiskach. Tak chyba będzie najłatwiej. Co wy gadać? Dobra, szukamy. Zaczynamy od Smolarka. Nie ma Smolarka. Alovairan. Nie ma Alovairana. Kiwel! Jest Kiwel. Bardzo chciałbym trafić Lucio i to jest po prostu karta moich marzeń. Przepraszam. Przepraszam, że zepsułem. Ale bo tak to jest. Wy wymyślacie jakieś nazwiska. Nic nie zepsułem. Trafiłem Lucio. Bardzo dobra karta. Obrońca zdecydowanie do końca gry. Czekajcie, bo może jeszcze kogoś trafiłem i nie zauważyłem. Skąd miałem paczkę z Hero Mundialu? Pre-order edycji Ultimate do 21 sierpnia. Obyś na pasach uważał, że pokonają Monako, więc jestem zaskoczony. I kto to będzie? Martial może jakiś Brazylia, to nie wiem kto. Nie mam źle. Ohohoho! Gabriel Martinelli! Oceniony na 90. No panie i panowie, wreszcie jakiś przepotężny traf. To może być karta, która da mi bardzo dużo. Kurde! I jeszcze Gnabry i Grealish, ale no... Ile? 800 tysięcy! Ej, czajcie, że to jest... Nie licząc ikon i bohaterów, to jest najlepsza karta, którą trafiłem w tym roku. A ma 4x4? Ma 4x4! Ja pierdzielę! Ej, ale powiem wam, że no... To może być karta, która za jakiś czas da mi naprawdę dużo. No te mecze... Kolejne mecze są za 2 tygodnie. Piękny start! No warto było wziąć te niewymienne nagrody. Jeny! Dawno się tak nie cieszyłem. Jaki to będzie rodzaj karty? Prime? Śmierdzi, choć nie, to chyba urodzinowa. Nie, Prime. Albo urodzinowa. Okej, czyli po środku jest Toty chyba. Urodziny, Toty oraz Prime. To nie jest duplikat Zanettiego, chyba że ja tak ukryłem to. Dobra, zaczniemy od Prime'a. O, Xavi. Toty zostawię na koniec. Bo może będzie to Ronaldinho. No i to jest ulepszenie! Mateusz 94! Lepszy trafiony. Ale wiecie, że ja nie biorę tutaj Mateusa. Wydaje mi się, że lepszą opcją będzie Ronaldinho. Toty, który kryje się pod pikiem środkowym. Ronaldinho ma lepsze podania. Aha. Mateusz, bardzo sympatyczny piłkarz, warty 1 000 000 monet. 3 na 5. O Boże. Ale ładny pik, bardzo ładny pik. Sympatycznie to zakończyliśmy wszystko, ale wierzę, że nie będzie. Wierzę, że to jest karta do mojego składu. Pedri. Udało się! Jest! Mamy! Ludzie, mamy 1 600 000 do wydania! No wreszcie! Po wydaniu 700 000 FIFA pointsów! Trafiam kartę eventową 1 000 000+. Jeszcze w środku Griezmann. Ferreira, też fajny. Duplikat lewego, duplikat kogoś. Pięknie. Szkoda, że to wszystko niewymienne, trzeba na Ronaldinho przepalić. Griezmann wlatuje. Że co wytrafiliście, jeśli otworzyliście tę paczkę, nie ma co się martwić, bo wiecie jak to z tym jest. Na was, a w środku czeka na mnie ikona, może shapeshifter. Jest już zielono. Zieloną ma koszulkę, to oznacza, że w środku będzie zielono, prawda? Proszę, dobra, spokojnie. 8 duplikatów, więc prawdopodobnie na kolejnej stronie ktoś się pojawi. Czy to... Yes! Felix! Jedna z najlepszych kart chyba do trafienia. 3 000 000 monet! Ja pierdzielę! No trzeba to przebudować, słuchajcie, trzeba to jakoś przebudować. Czy on będzie tyle kosztował? Kurczę, nie wydaje mi się, bo szczerze jak na 96 to tak brakuje mi kilku statystyk, ale jego zimowa wersja była jedną z moich ulubionych. Jak ja jeszcze zrobię trend, o Jezu, dobrze, że to otworzyłem. Come on! Tak jest! Mamy to! Wreszcie! I koniec płakania już do końca tej gry. 2 100 000, najdroższa ikona trafiona. No może nie urodzinowy, ale już nie będę narzekał, tutaj stroje Alice Lehmann. Grałem Baby Eusebio, to był jeden z moich ulubionych napastników. Mamy to. W Brazylii się mówi po portugalsku. Lub urodzinowy, czy to będzie uro... To jest Prime, dobra, ale może coś z tego wyjdzie. Brazylia i tak jest, to jest Jarzinho! Let's go! Co tu się teraz stało? Ja pierdzielę! Znaczy mógł być Garincha, ale wiedziałem, że jak krzyknę, że to jest Jarzinho, to będzie to Jarzinho. No nie chciałbym drugiego. Ajajajajaj, tak jest! Powiem wam tak, no nie sypało z tych ikon od długiego czasu. Aż wreszcie zaczęło. No, jaki jest Jarzinho, każdy wie. Myślę, że 90% grających w FIFA... Przedostatni wybór! Tak! O, jeny!
Karta moich marzeń. Neymar. No i super. Dziękuję. Z nim na pewno wbiję w tym tygodniu 14 zwycięstw. Let's go! No słuchajcie, po wydaniu 700 tysięcy FIFA pointsów wydaje mi się, że taka karta warta 5,5 miliona. Może, słuchajcie, może wreszcie dołączyć do mojego składu. No i ostatni player.